Kontynuujemy rozważania o tym podręczniku i zaczynamy dzisiaj od Berkeleya, George'a Berkeleya. Ale mi plecy bolą, o kurde, oła. Ja mam 18 lat, a mam plecy, jakbym miał lat 60. No w każdym razie George Berkeley. George Berkeley był skrajnym sensualistą i uważał, że wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia i tylko z doświadczenia. W kontekście Berkeleya to, co ma znaczenie bardzo, to jest jego spirytualizm, który wiąże się z jego immaterializmem. Immaterializm mianowicie głosił o tym, że wszystko, co istnieje wokół nas, jest tylko fikcją i są to po prostu wizualizacje, jakie tworzy Bóg w naszych głowach. Ponieważ Bóg to jest substancja obiektywna i przez Boga istnieją idee i po prostu Bóg wytwarza idee w naszych głowach i dlatego my je widzimy. Myślmy logicznie o tym. To coś, wszystko wokół mnie, ta ściana, ona nie istnieje. To nie istnieje, to tylko Bóg to stworzył w mojej głowie. To nie istnieje wcale. To tylko kreacja Boga w mojej głowie. Uważał on, że ludzie nie powinni interesować się naukami przyrodniczymi, bo one nie istnieją. A zamiast tego powinni interesować się Bogiem, bo Bóg istnieje. Berkeley to jest osoba, która mogła napisać scenariusz do Matrixa, ale tego scenariusza nie napisała, więc jest tier D. Następnego mamy Davida Hume'a. David Hume. David Hume był Szkotem, też był empirystą. I David Hume byłby naprawdę spoko, gdyby nie to, że nauka go zmiotła z planszy. W ogóle spójrzcie na to, jak Hume wygląda. Ja nie chcę tu jakoś szejmować w sposobu, w jaki on wygląda, ale ja nie ufam. Nie wygląda na osobę godną zaufania, wygląda jak te ludziki z Toy Story. Wygląda jakby z plasteliny był zrobiony, no nie mogę. Nie wiem, czy to jest sposób, w jaki namalowali go, czy o co chodzi, ale mnie to w sumie on przeraża trochę z wyglądu. Tutaj będzie czas na diagramik, to może być trochę skomplikowane, ale mam nadzieję, że to jakoś wyjaśnię. Więc przedstawienie poznania zmysłowego podzielił na pierwotne i pochodne. Przy czym pierwotne to miały być wrażenia i impresje, a pochodne to miały być idee, które miały być kopiami wrażeń i impresji. I te impresje dzielił jeszcze na proste i proste i złożone, przy czym proste to były na przykład kolory. Impresji prostej ludzki rozum nie jest w stanie sobie wyobrazić, póki jej nie zobaczy. I był na przykład kolor czerwony. Natomiast impresja złożona jest to na przykład krajobraz, albo po prostu jest to po prostu coś, na co składa się wiele idei prostych. Wiedząc o tym, mając sobie to w głowie, możemy przejść do prawa kojarzenia, które ustalił jakoś Hume. I było, po prostu wymyślił, na podstawie czego rzeczy nam się ze sobą kojarzą. Jest to na przykład podobieństwo, styczność w czasie oraz przyczyna i skutek. No i szczerze mówiąc, gość po prostu wyjaśnił coś, co jakieś 200-300 lat później będzie znane jako efekt Mandela, czyli krytyka jaźni, błędne kojarzenie. Mianowicie, możemy założyć, że mam miskę owoców i jadłam różowe maliny i niebieskie borówki. I widziałam te owoce pierwszy raz na oczy. I w mojej głowie zaszedł taki proces, że mi się po prostu pomyliło i ja zapamiętałam to tak, że ja jadłam niebieskie maliny. I to jest wtedy błędna idea, ponieważ do wrażenia złożonego, jakim jest malina, na którą składa się kształt, kolor, wielkość, dołożyłam do tego wrażenie proste, jakim jest kolor. I w ten sposób powstała idea błędna i to była krytyka jaźni. No i do tego momentu Hume naprawdę spoko dekada, ale potem mu się coś pierdoli w głowie i krytykuje przyczynowość. Mianowicie mówi, że sytuacja przyczyna-skutek wcale nie jest godnym źródłem informacji, ponieważ przyczyna i skutek to jest po prostu przyzwyczajenie. To, że po nocy wschodzi słońce, a po wiośnie jest lato, to jest tylko ludzkie przyzwyczajenie i to wcale nie musi nastąpić znowu. Gość stwierdził, że jeśli ja upuszczam długopis, to wcale nie musi być zawsze tak, że ten długopis upadnie na podłogę, ponieważ w pewnym momencie ten długopis może odlecieć. I gość to powiedział jakieś mniej niż 100 lat po tym, jak Newton zepsuł ludziom sprawę grawitowanie i wynalazł grawitację. Więc nie wiem, skąd on to wziął. Naprawdę, coś mu się w głowie pojebało, bo to jest po prostu straszna głupota moim zdaniem i to w ogóle nie ma sensu. I mam wrażenie, jakby Hume tym sposobem po prostu szukał dziury w całym i po prostu chciał zrobić coś edgy i coś, z czym ludzie się nie zgadzali, bo powiedział, że ej, przyczyna i skutek
to nie ma sensu, ej, przyczyna i skutek to wcale nie istnieje. I to jest... zgubię okropnie. Ale za to uważam, że Hume trochę się odkuł, mówiąc o etyce. W etyce Hume jest całkiem słodki, jest to moim zdaniem całkiem wholesome. Mianowicie Hume stwierdził, że uczucia są ważne i to jest bardzo słodkie, ponieważ to uczucia kierują rozumem, uczucia mówią nam, co chcemy robić, a rozum po prostu szuka drogi do tego, że jak to rozwiązać. I to jest bardzo urocze. I uważał też moralność nie za coś narzuconego z góry, tylko za takie wewnętrzne poczucie sprawiedliwości człowieka. I to też jest całkiem słodkie moim zdaniem. Szczerze mówiąc, ja bym Hume'a dała w S-tier, ale ta przyczyna i skutek to jest taka głupota, że no to prawie już na B zasługuje. Ale się odkuł moralnością, także Hume tier A. Następnego mamy Voltaire'a. Voltaire w sumie zamiast wymyślać swoje rzeczy, to on krytykował innych. To on sobie taki kanał komentarzy zrobił o innych filozofach. Na przykład powiedział, ej, Leibniz, chuja się znasz, Leibniz, jesteś zbyt optymistyczny, Leibniz. I no co wtedy do mnie zrobił Leibniz? Ja nie wiem, nie wiem, co zrobił wtedy Leibniz. Tego Voltaire'a to ja mogę sobie tak po łebkach omówić, bo w sumie nie jest aż tak ważny. Ale też co jest tak, że... I tak jakby prawdą jest to, że ja to nagrywam bardziej dla siebie niż dla ludzi, którzy to oglądają, bo nikt tego nie ogląda na razie. No ale wracając do Voltaire'a. Voltaire stwierdził, że on nie jest filozofem, tylko on jest wolnomyślicielem. Wolnomyśliciel miał znaleźć sposób na życie i powiedzieć innym, jak mają żyć. Więc miał być taki wolnomyśliciel, miał być poza jakieś tam schematy, bo nie miał się posługiwać rozumem, ponieważ Voltaire uważał, że rozum to jest najlepsze, co spotkało człowieka. Rozum to jest droga do wolności człowieka. Rozum pozwala nam ominąć jakieś bariery nasłane nas przez kulturę i przez religię. Rozum to jest rozum. Gość powiedział, hej, jestem wolnomyślicielem, słuchajcie mnie. A potem powiedział, nie słuchajcie autorytetów, bo autorytet to zniewolenie. Więc o chuj mu chodzi, nie rozumiem. Francuzi byli głupi wtedy, ale potem będą fajni Francuzi. Voltaire tier C, ja go mam w dupie trochę, no przepraszam. Ostatniego dzisiaj mamy żona Jacques'a Rousseau, a.k.a. osobę, która rozjebała mi egzaminy gimnazjalne. Nigdy mu tego kurwa nie wybaczę. Posypały mi się tak punkty na gimnazjalnym za to. To jest jedyne, co ja pamiętam z gimnazjalnych, to jest kurwa zadanie z żonem Jacques'em Rousseau na egzaminie z historii. Makaroniarz jebany, kurwa, że boja. No i jeśli ktoś nie siedzi w filozofii, to pewnie skojarzy Rousseau z rewolucją francuską. No i to jest poprawne skojarzenie, bo Rousseau maczał palce w tym. I na moje szczęście gościa nie ma w zagadnieniach maturalnych i bardzo kurwa dobrze, bo gdybym ja go zobaczyła na kartce z zadaniami po prostu na maturze, to bym wstała i wyszła z sali, kurwa. Na polskim też się chyba mówiło o Rousseau, a może tylko na rozszerzeniu, nie wiem, ale w każdym razie mówiło się Rousseau chyba jako preromantyku, albo kimś, kto po prostu dał podwaliny, tak to się mówi, na kim potem się wzorowali romantycy. I no, tak było chyba i się nie dziwię, bo Rousseau, tak samo jak romantycy, jest kurwa debilem. Romantycy shaming. Nie wstydzę się tego. Dzwońcie po pały. Rząd nie powstrzyma tego, że się śmieje z romantyków. Rousseau był strasznym hipokrytą, bo Rousseau napisał tekst o tym, jak ludzie powinni wychować swoje dzieci. Nazywało to się Emil. I w tym tekście właśnie mówił o tym, co mamy zrobić, żeby ich dziecko było prawnie wychowane. Wiecie, co zrobił Jean-Jacques Rousseau ze swoimi dziećmi? Oddał je do przytułku, sam ich nawet nie wychował. Stwierdził, że ważny jest powrót do natury, ponieważ gdy wrócimy do natury, to wszystko będzie równie, wszystko będzie w porządku, bo cywilizacja jest skażona złem, cywilizacja to samo zło, musimy wrócić do natury. Musimy wrócić do natury, do mieszkania w jaskini, mówienia do siebie uga buga i napierdalania się maczugami po łbie. To jest nam potrzebne. No i to, co jest w sumie zabawne o nim, to powiedział, że prawo własności tworzy nierówność. I w tym momencie muszę kończyć materiał, bo właśnie przez balkon wamują mi się młodzi dla wolności do pokoju. O kurwa, muszę wyłączyć.